Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 16 kolejki E-Winner drugiej ligi, w którym Hutnik wygrał 2-0 z Rezwem Śląska Wrocław. Jest z nami trener Hutnika, pan Bartłomiej Bobla. Witam serdecznie. Panie trenerze, prosimy o kilka słów komentarza do spotkania. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Wiemy, jaki ciężki gatunek dzisiaj tego spotkania, bo znaliśmy też wyniki sobotnich spotkań piątkowych. Dlatego wiedzieliśmy, że mentalnie musimy być mocni w tym spotkaniu. I co tu dużo mówić, przede wszystkim gratuluję drużynie zdobycia 3 punktów, realizacji założeń, jakie sobie założyliśmy przed tym meczem. Graliśmy konsekwentnie. Mogę nawet stwierdzić dzisiaj, że mimo to, że jest to młody zespół, zagraliśmy dojrzale w większości fragmentów gry. O dziwo, już mamy w praktyce mecz w Olsztynie, dlatego też braliśmy to pod uwagę, jak ta końcówka musi być dla nas konsekwentna i zdyscyplinowana i przede wszystkim dobrze realizowana ta taktyka na te przede wszystkim te ostatnie minuty meczu, bo wiem, żeśmy to przez cały ten tydzień w głowach siedziało moich zawodników, ta przegrana na Olsztynie, i dlatego byliśmy źli. Cóż, no ten mecz tak wyglądał, pierwsza połowa, gdzieśmy też chcieliśmy wychodzić do ataku szybkiego. Wiedzieliśmy, że zespół Śląska Wrocław jest zespołem mobilnym, bo jest to młodzież, która jest bardzo dobra technicznie. I tu wiedzieliśmy, że możemy mieć problem, aczkolwiek w niektórych momentach też wiedzieliśmy i chcieliśmy też wychodzić do pressingu wysokiego, w szczególności przy otwarciu ich gry. No i co, tak mecz się ułożył, że wygrywaliśmy 1-0, czerwona kartka, potem już tylko, że tak powiem, czekaliśmy na finalizowanie tych dalszych ataków szybkich i strzeliśmy na 2-0. Brawo dla drużyny, brawo dla sztabu. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania do pana trenera? Panie trenerze, na ile ta czerwona kartka wam pomogła w utrzymaniu tego prowadzenia, bo żeście tak je utrzymywaliście, że graliście tak naprawdę o drugą bramkę? No na pewno ułatwiło nam to zadanie, że zespół Śląska grał w 10 i nie ma co ukrywać. Natomiast no, nie takie mecze się już widziało, gdzie przeciwnik w 10 też strzela gola i jest problem. Ja wiem, jaka presja ciążyła dzisiaj na moich podopiecznych i chcieliśmy naprawdę być zdyscyplinowani i mimo to, że czasami ten mecz wyglądał tak, że mimo to, że Śląsk grał w 10, to operował tą piłkę, to był nasz cel też w realizacji tego spotkania i wiedzieliśmy, że prędzej czy później przejdziemy do ataku szybkiego i będziemy skuteczni. Panie trenerze, ocena występu bramkarza waszego nowego jest dosyć trudna po tym meczu, bo on tak naprawdę nie miał za wiele pracy. Czy trudna? No, zagraliśmy na zero z tyłu i gdzieś tam pewność było widać w mojej linii obrony i całego zespołu, że gdzieś przychodzi bramkarz z zewnątrz na 3 dni przed meczem mistrzowskim. Nie ukrywam, że to są ciężkie sytuacje takie, ale no, wzięliśmy jako klub, jako ja, jako trener i mój sztab odpowiedzialność za ten ruch i cieszymy się z tego, że ten pierwszy mecz tak wyszedł. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Trenerze, Hutnik ma najwięcej bramek straconych w lidze. Przyszedł trener i na 3 mecze już 2 na 0 z tyłu. Jak trener tego dokonał? Zgadza się, no pracujemy nad pewnymi elementami w defensywie, ale także i w ofensywie. Mamy jednostki treningowe, gdzie jesteśmy podzieleni. I ja trenuję, czy ty, Przemek, Antoniak, na grupę mamy podzielony zespół i tak jak powiedziałem, no, mocno się przygotowujemy i pracujemy przede wszystkim na to. Natomiast no, szkoda tak naprawdę też tego 100 milu, bo też żeśmy dostali w końcówce i też kolejna połówka by była na zero z tyłu. Ale no, od tego trzeba zacząć. No, gra defensywna i myślę, że z przodu i tak, mając takich zawodników, jak ja tu mam w tym zespole, to będziemy mieć sytuację do strzelenia gola. Więcej pytań nie ma, tak więc dziękujemy za w konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.